strach, nam się w serce lubi. Oto rzekł mu Pan: nie bój się, bo ja zjawię, że zwycięstwa wkrótce już poczujesz swan. Odłóż miecz, gotuj pieś, niech zniesie się. Siostry i bracia, zanim rozpocznę, chciałbym was bardzo mocno przeprosić. Przepraszam was, że za to, że dzisiaj w ten poranek niedzielny tyle mnie tu jest na środku. Tak się jakoś złożyło, że i uwielbienie, i usługa. Jeśli ktoś już nie może patrzeć, nie pogniewam się, nie patrz. Ale chciałbym, żebyśmy wysłuchali to, co Pan ma do nas do powiedzenia. Jest to słowo w zasadzie, które ja osobiście bardzo mocno do siebie przyjmuję. Dzielę się z nim z wami, chociaż zastanawiałem się przez pewien czas, czy to jest coś, co powinienem powiedzieć przed zborem, czy raczej mam zostawić to tylko i wyłącznie dla siebie, ze względu na jakieś moje osobiste doświadczenia, moje rozterki. Jednak w tym okresie, kiedy się zastanawiałem, wielokrotnie Pan Bóg pokazywał mi, że chce, żebym się tym podzielił przed zborem. Że jest to pewnego rodzaju przesłanie, które powinno zostać wygłoszone.
I chociaż stoję przed wami i je wygłoszę, to przede wszystkim głoszę do siebie. Dlatego, że słowo, którym będę się dzielił, wiecie, kiedy kierowca boi się o swój samochód, jest taka metoda, że można założyć blokadę na kierownicę i wtedy nie da się jechać. I wiecie, to słowo, które dziś przekażę, to z czym chcę się z wami podzielić, to jest taka blokada kierownicy w moim życiu. Bóg tym słowem zblokował mnie całkowicie, abym ani w przód, ani w tył się nie ruszył, tylko po to, abym oczekiwał na Jego działanie, abym oczekiwał na to, co On chce od mojego życia. Drodzy, słowo to, też zastanawiałem się, jak je zatytułować. I podczas uwielbienia mi przyszła taka myśl. I tak je zatytułuję. Nie porzucaj swojego posterunku. Nie porzucaj swojego posterunku. Być może niektórzy z was pamiętają, gdy dzieliłem się Bożym Słowem z tego miejsca w kilku ostatnich tygodniach czy miesiącach, mówiłem na temat z wersetu Dziejów Apostolskich z 9 rozdziału, 31 werset. Czy ktoś pamięta, co jest tam napisane? Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Ten werset był tematem moich rozważań, tematem moich własnych rozmyślań. I pomyślałem, że jest on definicją takiego prawidłowego funkcjonowania zboru, funkcjonowania Kościoła. Przez dwie usługi mówiliśmy na temat budowania się, co to tak naprawdę znaczy, budując się, że Kościół budując się. Również mówiliśmy o tym, że Kościół żył w bojaźni Bożej. Co to oznaczało, żyć w bojaźni Bożej? Definicja bojaźni to nienawidzieć tego, co złe, nienawidzieć tego, co grzeszne. To jest definicja bojaźni. I później mówiliśmy o tym, że kiedy Kościół rzeczywiście zabiega o to, żyje tym, aby nawzajem się budować, żeby wprowadzać i pozwalać Bogu wprowadzać do naszych serc Jego bojaźń, to w tym samym momencie spoczywa na nas Boży pokój. Spoczywa Jego namaszczenie i wtedy jest wspomagany przez Ducha Świętego po to, aby mógł się pomnażać. I drodzy, dlaczego do tego wracam? Dlatego, że chciałbym, aby to było i przypomnieniem, ale i wstępem do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, co chcę dzisiaj przekazać. Wierzę i jestem przekonany, że jest tu co najmniej kilka osób, które powinny usłyszeć to przesłanie. Nie porzucaj swojego posterunku. Tak jak powiedziałem wcześniej, przez ten czas, w którym się zastanawiałem i pytałem Pana, czy jest to słowo dla zboru, przez ten czas wielokrotnie Pan Bóg pokazywał mi, tak, są ludzie, którzy potrzebują tego przesłania. Są ludzie, którzy potrzebują to usłyszeć. Będziemy czytać dzisiaj przede wszystkim z księgi Nehemiasza. Będziemy przyglądać się temu niezwykłemu Bożemu mężowi, jakim był Nehemiasz. Nehemiasz, który podjął się wielkiej pracy. Nehemiasz, który w pełni zdeterminowany odbudowywał mury Jeruzalemu. Kim był Nehemiasz? Większość z nas doskonale wie i większość z nas może już nieraz czytała tą księgę. Około 444 roku przed Chrystusem wraz z jakąś częścią, grupą Żydów Nehemiasz przybył z niewoli, z Babilonu. Przybył, aby odbudować mury Jeruzalemu. Był pod czaszem króla Artaxerxesa. To Nehemiasz odbudował mury Jeruzalemu, ustanowił władze porządkowe. To Nehemiasz zarządził i przeprowadził spis ludności. Nehemiasz przywrócił uwielbienie w świątyni. Nawoływał do nawrócenia.
wszystko opierał na Bożym Słowie. Nehemiasz czuł, był czuły na Boży głos. Nehemiasz był czuły na losy Bożego ludu. Nehemiasz reprezentuje życie pełne poświęcenia i oddania dla Bożej sprawy. Myślę, że w takim wielkim skrócie tak można byłoby scharakteryzować tego niezwykłego człowieka, tego niezwykłego mężczyznę. Drodzy, Nehemiasz odebrał Boże powołanie. I dzisiaj chcę mówić po pierwsze do tych, którzy jeszcze nie znaleźli swojego miejsca w Kościele. Do tych, którzy jeszcze nie znaleźli tej pracy, którą powinni wykonać. A po drugie, chcę też mówić do tych, którzy już pracują, którzy już służą na Bożej niwie. Ale przede wszystkim chcę mówić do tych, którzy zeszli z posterunku swojej pracy i służby w Kościele, jakakolwiek by ona nie była. I chcę powiedzieć, że nie jest to wolą Bożą. Bóg chce, aby każdy z nas, bez wyjątku, zaangażował się do służby. Nehemiasz. To, na co chcę zwrócić uwagę, pośród wszystkich atutów, o jakich można byłoby mówić o Nehemiaszu, to pierwsza myśl, pochodząca z 5 rozdziału Księgi Nehemiasza. Otwórzcie, proszę, 5 rozdział i 15 werset. Ten fragment Bożego Słowa zatytułowany jest Bezinteresowność Nehemiasza. Pośród tego, co Nehemiaszowi na pewno należało się, co mógł otrzymać jako namiestnik, Nehemiasz to wszystko porzucił, nie chciał tego. I co czytamy w 15 wersecie? Namiestnicy poprzedni, którzy byli przede mną, byli ciężarem dla ludu, pobierając od nich w żywności i winie dziennie równowartość 40 sykli srebra. Również ich słudzy zadawali gwałt ludowi. I teraz to zdanie. Ja tak nie postępowałem. Nehemiasz mówi, ja tak nie postępowałem. Dlaczego? Z powodu bojaźni przed Bogiem. A więc pierwszą rzecz, na którą chcę zwrócić znowu naszą uwagę, to jest Boża bojaźń. Nehemiasz był człowiekiem czułym na głos Bożego serca, czułym na lud i nie uczynił nic temu ludowi, co by miałoby ten lud skrzywdzić, zniszczyć, zranić. Ze względu na co? Ze względu na to, że był takim dobrym człowiekiem? Czy ze względu może na to, że wychowany był w rodzinie pastorskiej? Że może był wychowany w rodzinie chrześcijańskiej od urodzenia? Czy dlatego był tak bardzo dobrym człowiekiem? Nie był dobrym człowiekiem, dlatego że miał bojaźń w swoim życiu. Nie uczynił nic ze względu na Bożą bojaźń, która mieszkała w jego sercu. Również w 5 rozdziale, w 9 wersecie czytamy, kiedy powstał problem, jeśli ktoś chciałby się temu przyjrzeć, 5 rozdziałowi, bardzo proszę, przeczytajcie. Dziś nie chcę jakby szczególnie na to zwracać uwagę, ale powstał pewien problem. I w 9 wersecie czytamy, jaka była reakcja Nehemiasza na poczynania jego braci. I mówiłem dalej, niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, aniżeli narażać się na zniewagi pogan naszych wrogów? Czy nie powinniście chodzić w bojaźni przed Bogiem, Panem naszym? Nehemiasz nie tyle, że był człowiekiem pełnym bojaźni imienia Pańskiego, ale również był tym, który był gotowy pójść i zwrócić uwagę i powiedzieć, słuchajcie, drodzy, czy nie powinniśmy raczej kierować się w naszym życiu bojaźnią Jego imienia? Czy nie powinniśmy raczej pozwolić na to, aby On w taki sposób mógł nas prowadzić? Pierwszy wniosek, który chcę tutaj dzisiaj zacytować. Boża bojaźń w nas nie pozwoli, byśmy byli bezczynni i nieużyteczni w budowaniu Bożego Królestwa.
Boża bojaźń w twoim i w moim sercu nie pozwoli ci na to, abyś był bezczynnym członkiem, bezużytecznym członkiem w Kościele Jezusa Chrystusa. I to przede wszystkim mówię do tych, którzy jeszcze nie chcą służyć i pracować z jakichś powodów. Być może jeszcze nie odnalazłeś i nie odczytałeś tego Bożego powołania. Myślę, że często młodzi ludzie mają taki problem. Pośród wielu rzeczy, w które może są zaangażowani, jeszcze nie odebrali tego czegoś, tego prawdziwego, tego, czego rzeczywiście Bóg od nich chce. Ale nie tylko młodzi ludzie. W jaki sposób Nehemiasz odebrał Boże powołanie? W jaki sposób on się o tym dowiedział? Wiecie, było to dla mnie też i zachętą. To, co teraz też powiem i przeczytam. W jaki sposób mogę rozpoznać moje powołanie? Przeczytajmy pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza. Kiedy usłyszał o tym, w jakim stanie jest Boży lud, kiedy dowiedział się i usłyszał, w jakim stanie są mury Jeruzalemu, w jakim stanie jest to miasto, czytamy w 4 wersecie, a gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. I dalej jest modlitwa Nehemiasza. Gdy usłyszał słowa, zapłakał, zasmucił się. Czy jest coś, siostro, kochana, drogi bracie, czy jest coś, na co twoje serce w ten sposób reaguje? Kiedy widzisz lukę, widzisz, że gdzieś jest jakiś wyłom, widzisz, że coś jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować, jeśli widzisz, a twoje serce reaguje smutkiem i płaczem, zatroskaniem, to znaczy, że jesteś osobą powołaną do tego, aby to wykonać. W taki sposób możesz rozpoznać, do czego Bóg chce cię użyć. Ale to też świadczy o tym, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte i uszy otwarte. Bo przecież Nehemiasz wcale nie musiał się tym przejmować. On miał posadkę, dobrą posadkę na dworze króla Artaxerxesa. Czy musiał się tym przejmować? Jego serce odpowiedziało na Boże wezwanie. Był poruszony stanem ludu Bożego Jerozolimy. Więc jeśli nie wiesz jeszcze, co masz czynić, szukaj Bożej woli i patrz na to, na co reaguje twoje serce. Co zaplątuje twoje myśli. To jest pierwsza rzecz. Ale jak wiemy z Bożego Słowa, Nehemiasz udał się w podróż. Była to samotna podróż, gdzie przez kilka dni chodził po tych murach, chodził po tych zgliszczach, po tych ruinach i płakał. Płakał, ale też słuchał Bożego głosu. Tam, w tym miejscu, tam, gdzie pod przykryciem gwiazd i nocy mógł wsłuchać się w Jego głos. A więc ta pierwsza rzecz. Jeśli twoje serce reaguje na jakąś potrzebę, to znaczy, że Bóg chce cię użyć. To jest ta pierwsza rzecz. Natomiast ta druga, jeśli coś takiego odkrywasz, odbierasz od Pana, udaj się w samotną podróż. Za drzwi twojej komory, aby tam oczekiwać Jego głosu, Jego słowa. Aby tam oczekiwać Jego potwierdzenia. Abyś tam mógł usłyszeć, jak masz się wziąć za tą pracę. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, w 37 i w 38 wersecie, słowo, które bardzo dobrze znamy, wielu z nas na pamięć, Pan Jezus, stojąc przed uczniami, powiedział: żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Pan Jezus również i dziś, tak samo jak ponad 2000 lat temu, stał i dziś stoi. I mówi: Zboże Betel, drodzy moi umiłowani, żniwo wielkie. Czy Pan Jezus w którymś momencie odwołał te słowa? Nie zostały one odwołane. A więc śmiemy twierdzić i śmiemy myśleć, że dziś Pan Jezus mówi tak samo. Żniwo jest wielkie. Ale robotników ciągle za mało. To tak jak troszkę w naszym kraju mówiło się, czy może jeszcze mówi, bezrobocie wielkie, ale jak trzeba kogoś do roboty, to nie ma. Bo to za mało płacą, bo to za brudna robota, bo tamto. Pan Jezus dziś mówi, żniwo wielkie. Siostro, bracie, żniwo wielkie. Smutne jest to, że jest za mało robotników, by wykonać pracę. Czy jest w moim i w Twoim sercu bojaźń Boża, która pokieruje Ciebie, pokieruje mnie do tego żniwa, która pokieruje Ciebie i mnie, by wziąć się do pracy? Wiecie, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale do Nehemiasza to mi jest bardzo daleko. Zgadzam się z tym, bo i mi jest bardzo daleko. Ale wiecie, z tego, co czytam w Bożym Słowie, choć Nehemiasz odebrał to powołanie i poszedł za tym powołaniem, to czy on by mógł coś uczynić, gdyby na posterunku, na murach nie znaleźli się ludzie, którzy wezmą kielnie, wezmą młoty, którzy rozrobią zaprawę, którzy przetransportują materiał? Czy on by coś bez nich uczynił? Tak, być może Nehemiasz był jeden i będzie jeden. Ty też jesteś jeden. Jeden niezwykły, cenny w Bożych oczach. Wykupiony cenną krwią Chrystusa. Więc stań na posterunku. Weź się do pracy. Idź zgodnie ze swoim powołaniem. Mówię dużo o bojaźni Bożej. I ktoś może zapytać, no mówić można dużo, ale skąd ją wziąć? Skąd tą bojaźń wziąć? Otwórzmy Księgę Izajasza, 11 rozdział. Skąd możesz wziąć bojaźń Bożą? Czytamy właśnie w 11 rozdziale słowa, które w jakiś sposób korespondują z tym, co czytał tutaj brat Jerzy. Albowiem dziecię zrodziło się, syn nam jest dany. A tutaj czytamy, również Pan Jezus tych słów użył w którejś z Ewangelii. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i... Jaki wniosek wam się nasuwa? Skąd wziąć bojaźń Bożą? Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu mądrości. Duchu rozumu. Spocznij na nas, Duchu bojaźni Bożej. Spocznij na mnie, Duchu Pana. Wypełniaj moje życie każdego dnia. Przelewaj się w moim życiu każdego dnia. Czy jest dobrze, czy jest źle, bądź ze mną każdego dnia. Duchu bojaźni Bożej. Dawcą bojaźni jest Duch Święty. Jego obecność w nas powoduje, że zaczynamy myśleć, mówić, robić wszystko według standardów Bożego Słowa. Spocznij na nas, Duchu Pana.
Nie porzucaj posterunku, siostro i bracie. A raczej proś, aby Duch Pana jeszcze bardziej napełnił twoje serce, jeszcze bardziej namaszczał każdego dnia. Wróćmy do Księgi Nehemiasza i w tej chwili otwórzmy rozdział 6. Teraz chcę zwrócić się do tych, którzy wypełniają to Boże powołanie w swoim życiu, którzy pracują na Jego niwie, którzy idą za tym pługiem, orają. I to w zasadzie ten 6 rozdział Księgi Nehemiasza stał się tą blokadą na mojej kierownicy. Abym nie podejmował decyzji, które sprzeczne są z Bożą wolą. I pozwólcie, że przeczytamy ten rozdział. Gdy tedy do Sanballata, Tobiasza, Geszema, Araba oraz pozostałych naszych wrogów dotarła wieść, że odbudowałem mur i że nie pozostała w nim żadna wyrwa, a do tego czasu jedynie wrót nie wstawiłem do bram, przysłał do mnie Sanballat i Geszem takie wezwanie: Nurze, zejdźmy się razem na naradę w Kefirim w dolinie Ono. Lecz oni mieli złe zamiary wobec mnie. Wyprawiłem przeto do nich posłów z taką odpowiedzią: Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Po cóż by miała ustać ta praca, gdybym ją przerwał, aby przybyć do was? Wtedy oni po czterykroć przysyłali do mnie takie samo wezwanie, a ja tak samo im odpowiadałem. A po raz piąty w ten sam sposób przysłał do mnie Sanballat swojego sługę z listem otwartym w ręku, a było w nim napisane tak. Wśród pogan rozeszła się wieść, a zwłaszcza Geszem to rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur, ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści. A nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jeruzalemie. Jest w Judei król. Otóż wieść o tym niechybnie dotrze do króla, przeto zejdźmy się razem na naradę. Wtedy ja wysłałem do niego taką odpowiedź, mówi Nehemiasz. Nic z tego wszystkiego, co ty mówisz, nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas. Braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana, to też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mehatabaela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł on do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz że wypowiedział te wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanballat przekupili go, a został przez nich przekupiony, abym ja się przeląkł i uczynił tak, a przez to popełnił grzech i aby oni mieli podstawę do zniesławienia mnie, by mnie zhańbić. Pamiętaj, o Boże mój, o tych uczynkach Tobiasza i Sanballata, a również prorokini Noadi i pozostałych proroków, którzy chcieli mnie zastraszyć. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Jest to niezwykła opowieść, niezwykła historia. I co chcę dziś z tej historii, z tego przeżycia nehemiaszowego dziś powiedzieć? Chcę powiedzieć, że wobec Kościoła ustawione są potężne armaty, potężne wrogie działa, tylko po to, aby zniszczyć dzieło Jezusa Chrystusa, po to, aby Kościół odwrócił swoją uwagę od powierzonego mu zadania. Mówię tutaj ogólnie o Kościele, ale tak samo mówić należy o każdym z nas osobna. Nehemiasz odebrał Boże powołanie. Nehemiasz odebrał Boże zlecenie, aby wykonać je w tym czasie, w którym żył. Ty, siostro i bracie, i ja powinniśmy odebrać Boże powołanie dla czasu, w
którym żyjemy, dla miejsca, w którym jesteśmy. Jest Bożą wolą, aby każdy z nas pracował w jakikolwiek sposób. Pracował dla Bożego Królestwa. Ale kiedy już pracujemy, oto przychodzi czas, kiedy wróg zaczyna atakować, próbuje niszczyć. Chcę podzielić przeciwności na te, które płyną z zewnątrz, ale na te, które również płyną z wewnątrz nas. Przeciwności Bożego powołania w naszym życiu. Przeciwności dzieła Bożego w naszym życiu. Te zewnętrzne. Księga Nehemiasza od początku mówi nam o tym, że Nehemiasz miał wrogów. Że byli nimi Sanbalat, był nim Tobiasz, Geszem i wielu ich sprzymierzeńców. Próbowali w różny sposób zniszczyć, przez zniechęcenie. Pamiętamy 4 rozdział Księgi Nehemiasza. Jest mi ten rozdział szczególnie bliski, dlatego że chyba w 2 wersecie jest tam takie słowo, którym też kiedyś dzieliłem się tutaj na tym miejscu, o tym, jak Sanbalat próbował podważyć Boże możliwości i zapytał, czy z tego gruzu, który ty tutaj, Nehemiaszu, widzisz, Bóg może w ogóle coś uczynić? Czy z tych gliszczy, z tych ruin Bóg może wzbudzić na nowo to miasto? A więc wróg przyszedł i w sposób niezwykły zaczynał atakować, zaczynał dziubać. Podchodził jak skorpion, aby uderzyć swoim żądłem i wprowadzić jad zniechęcenia do życia Nehemiasza. Żeby w końcu Nehemiasz podrapał się po głowie i no tak, no z czego tu budować, jak to wszystko spalone, połamane, poniszczone, ale wielkim budowniczym jest Pan Jezus Chrystus i On wcale nie potrzebuje idealnej cegły po to, żeby włożyć ją w mur. Jemu wystarczy spękany kamień, jemu wystarczy kamień osmolony ogniem, doświadczeniem i próbą po to, aby go użyć. Taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale wróg przyszedł, aby zniechęcić. I również w tym rozdziale, w 6 rozdziale, wróg przyszedł, aby zacząć atakować Nehemiasza. Wiecie, wrogowi zaczęło się robić niedobrze. On zaczął się czuć niewygodnie, dlatego że widział, jak mury wzrastają, mury rosną, mury są coraz większe, jak bardzo dobrze ta praca funkcjonuje, dobrze idzie, że potrafią się zorganizować, że jest jeden za drugim, że trzymają się razem, budują się wzajemnie, zachęcają do wspólnej pracy. Wróg to doskonale widział i co zrobił? Zaczął atakować. Przysyłał do Nehemiasza listy. Po pierwsze, przysłał taką wiadomość: Nehemiaszu, chciałbym się z tobą spotkać. Przyjdź na naradę. Wiecie, bardzo często jest tak, że kiedy robimy coś dla Pana, wróg podsyła nam: zrób sobie przerwę. Zrób sobie na chwilę przerwę. Jesteś zmęczony. Życie tak bardzo dużo od ciebie wymaga. Życie wysysa z siebie wszystko, co możliwe. Zrób sobie przerwę na miesiąc, może na 2, może na 3. Wiecie, z tego miejsca, z Jeruzalemu, do Kefirim, do Doliny Ono, jest około 40 kilometrów. A więc dobry dzień drogi. Nehemiasz musiałby się do tego przygotować, musiałby wsiąść może na osiołka, czy iść pieszo i musiałby porządnie dreptać, żeby w ciągu dnia zajść. Ale poczytajmy, co Nehemiasz powiedział w 3 wersecie 6 rozdziału. Boża bojaźń stała na straży jego serca i odpowiedział w sposób następujący, zdecydowany i stanowczy. Wielkiej pracy się podjąłem i nie mogę przybyć. Zaproszenie, które dajesz, to nie zaproszenie od Boga. Doskonale o tym wiem. Bóg mi nie powiedział w tej chwili, że mam zrobić sobie przerwę i iść z tobą na naradę. Bóg nie odwołał swoich słów. On chce, abym był tutaj na tym miejscu, bo praca musi być wykończona. Wielkiej pracy się podjąłem i nie przyjdę. 4-krotnie Sanbalat wysyłał posłów, aby Nehemiasza sprowadzić do siebie.
Bo wróg nie ustępuje. Bo wróg przyjdzie po raz kolejny i znowu stworzy sytuację, w której powie ci, wiesz co, zrób se przerwę. Za dobrze ci idzie, tego ci nie powie. On ci powie, zrób se przerwę. Tylko tak jak Nehemiasz mówi, on znał zamiary Sanbalata. On wiedział, że jeśli pójdzie, to koniec jego jest kiepski. Już nie wróci. Siostro, bracie, nie porzucaj posterunku. Jeśli przyszedł do ciebie ktokolwiek wróg i powiedział ci, zrób se przerwę. Może przyszedł i powiedział, wiesz co, jest wielu innych, którzy by się do tego lepiej nadawali niż ty. Przyszedł i zaczyna cię zniechęcać. Przyszedł i zaczyna odwracać twoją uwagę od tego, co robisz. Powiedz mu prosto w nos. Powiedz mu prosto w oczy. Ja się wielkiej pracy podjąłem. Ja sprzątam w tym zborze i sprzątać będę. Bo to jest praca, którą dał mi Pan. I nie licz na to, że z tego zrezygnuję. Chyba, że Pan tego będzie chciał. Wiecie, specjalnie mówię sprzątać. Bo większość z nas może sobie myśli właśnie ciągle o tym Nehemiaszu. O tym organizowaniu, o tej wielkiej pracy. Podjąłem się lata temu sprzedaży literatury w tym zborze. I nie zrezygnuję, dopóki Pan mnie nie odwoła. Jeśli Pan mi nie powie, daj miejsce innym, koniec, ty już możesz odpoczywać. Nie. Dotyczy to wszystkiego. Dotyczy to modlitwy, w której służysz. Drogie siostry kochane, kocham was za wasze modlitwy. Za wasz głos w tym kościele, za wasz głos w tym zborze, za wasz głos na tych nabożeństwach. I być może nie raz przyszedł wróg, aby powiedzieć, wiesz co, daj sobie spokój. Niech modlą się inni. Ci, którzy do tej pory się jeszcze nie modlili. Nie dajcie mu satysfakcji. Módlcie się dalej. Idźmy dalej. 6 rozdział Księgi Nehemiasza. Później jest ta sytuacja, 6 werset, kiedy Sanbalat przysyła list i mówi, o Nehemiaszu, a już teraz znam twoje motywacje. Nehemiaszu, ja doskonale już teraz wiem, dlaczego ty podjąłeś się takiej pracy, bo ty królem chcesz być. Tak jest ciebie ziółko. Takie masz ambicje wielkie. O! Nie, Nehemiasz wiedział. Od początku do końca wiedział. On znał granice swojego powołania. I wcale nie myślał o tym, żeby być jakimś królem. On wiedział, co ma uczynić. W tym czasie, w tym miejscu doskonale rozumiał Boże powołanie. Ale wiecie, on, Sanbalat, w ten sposób, kiedy próbował podburzyć innych, zbuntować przeciwko Nehemiaszowi, próbował też wywrzeć wpływ na jego serce, żeby Nehemiasz zaczął się bać, lękać. I to jest również bardzo poważna broń, której używa wróg, wprowadzając lęk do naszego życia. Jak to będzie? Co to będzie? Ale znowu możemy popatrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć, słuchaj, wielkiej pracy się podjąłem. Nie zastraszysz mnie. I w końcu niesamowita sytuacja. Czytamy 10 werset. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mehatabeela,
A był on właśnie w natchnieniu, rzekł do mnie, pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją, w nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem, czy człowiek taki jak ja ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Nehemiasz miał Bożego Ducha. Nehemiasz miał bojaźń Bożą w swoim życiu. Nehemiasz doskonale rozumiał i wiedział, że Bóg nie uczyni nic wbrew swojemu słowu. I nawet ten natchniony człowiek, który tak naprawdę był tylko i wyłącznie przekupiony, zimitował natchnienie, zimitował to, że jest pod natchnieniem Ducha Bożego, by mówić do Nehemiasza. To była czysta imitacja. Dlatego, że Duch Święty nie powie nic, co jest wbrew, nie powie nic wbrew temu, co odnajdujemy w Piśmie Świętym. I jeśli On przychodzi do ciebie, aby zwieść cię z drogi, z którą idziesz, abyś zszedł z posterunku, który obrałeś, na którym stoisz, jeśli On przychodzi i zadaje ci, i daje ci kłamliwe podpowiedzi, zawsze sprawdź to z Bożym Słowem. Zawsze popatrz, czy tak jest w zgodzie z Bożym Słowem. Czy Boże Słowo zgadza się na to, co On ci podpowiada i co On ci mówi. Jeśli to nie jest w zgodzie, jeśli nie żyje to w zgodzie z Bożym Słowem, to jest dowód, choćby nie wiem, jak bardzo natchniony był. Ciekawy jestem w ogóle, jak to wyglądało, że on był taki natchniony, że to było widać. Musiało być to widać. Skoro Nehemiasz w ten sposób to opisuje, że był natchniony. Być może większość z nas, ale Bóg działa, niesamowite. Nie, może działać jak najbardziej, ale zawsze musimy to sprawdzić z Bożym Słowem. Widzicie, Nehemiasz, widzicie, wróg próbuje różnych taktyk i ciągle nie ustępuje. Chodzi wokoło jak lew ryczący i patrzy, kogo by tu pochłonąć. Jedna rzecz, o której zapomniałem jeszcze powiedzieć odnośnie tej pierwszej sytuacji, gdzie Sanbalat chce zaprosić Nehemiasza na naradę. Droga siostro i drogi bracie, nigdy nie daj sobie wmówić, wywrzeć na sobie taki wpływ, żebyś odszedł ze społeczności Bożej, żebyś odszedł z Kościoła. Nie daj sobie tego wmówić. Jeśli Pan cię tu powołał, tu bądź. Nie czyńmy nic prócz tego, co nie jest dane nam z nieba. Jeśli Pan cię posyła, to idź. Jeśli Pan cię nie posyła, zostań. A jeśli diabeł przychodzi i mówi, słuchaj, skrzywdzili cię. Oni cię chyba nie lubią. Oni chyba za bardzo za tobą nie przepadają. I wiecie, zdarzają się różne sytuacje, tak, pośród nas. Bo jesteśmy ludźmi. I nie zawsze nasze języki powiedzą to, co powinny powiedzieć. Nie zawsze umiemy nad nimi zapanować. Ale to są takie sytuacje, które diabeł wykorzystuje i mówi, a widzisz, czas, żebyś stąd poszedł. Zostaw to miejsce. A bardzo często jeszcze powie, tu Boga nie ma. Tu miłości nie ma. Nieraz słyszałem takie słowa. On jest kłamcą. On jest zwykłym rzeźnikiem, który chce niszczyć, zagrabiać, okradać, kłamać. Muszę zmierzać do końca. Drodzy, mówiliśmy o tych przeciwnościach zewnętrznych, ale to, co przede wszystkim też porusza moje serce, to te wewnętrzne przeciwności, które rodzą się w naszych sercach. I na podstawie trzech imion zapisanych w 6 rozdziale Księgi Nehemiasza chcę zwrócić naszą uwagę na nasze życie, na nasze serce. Imię Sanbalat znaczy cierń, skryta nienawiść. Myślę, że to mówi samo za siebie. Być może zszedłeś z posterunku z powodu ogromnego zranienia, z ciernia, który został wbity w twoje serce.
i nigdy go nie wyjąłeś. Ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, droga siostro i drogi bracie, proszę Cię, nie trwaj dłużej w takim stanie. Pozwól wyjąć ten cierń, bo brakuje Cię na posterunku, brakuje Cię w miejscu Twojego powołania. Być może skrzywdził Cię ktoś z nas, dlatego ten cierń tak wyjątkowo boli. Bo może gdyby ktoś zrobił to inny, to tak by nie bolało, ale być może ktoś z nas. Proszę, niech ten cierń nie panuje nad Twoim życiem. Nie chcę mówić już o tym drugim znaczeniu, o nienawiści skrytej gdzieś głęboko. Ale jeśli jest, Pan Jezus chce Cię od tego uwolnić. Pan Jezus chce Cię od tego oczyścić. Słowo imię Tobiasz znaczy: Pan jest moim bogactwem. Ale Tobiasz w tej historii nie jest postacią pozytywną. To wróg. Choć nosi tak niezwykłe imię. Imię, które ma takie przesłanie. Stał się sługą amonickim. Poszedł na kompromis. Stał się sługą wroga. Być może w Twoim życiu był okres i czas, kiedy to Pan był Twoim bogactwem. Kiedy wyznawałeś swoimi ustami, modląc się, może śpiewając, jesteś wszystkim, co mam. Jesteś moją siłą, jesteś moim bogactwem. Ale być może zdarzyło się w Twoim życiu coś, co odwróciło Cię od Niego i poszedłeś na kompromis z wrogiem. Proszę Cię, wróć na posterunek. Wróć na mury. I słowo imię Geszem, które znaczy ulewa. Ulewny deszcz. Czy nie mało to takich ulew w naszym życiu? Czy nie mało to takich ulewnych, natarczywych doświadczeń i sytuacji w naszym życiu? One również mogą spowodować, że stracimy nadzieję, stracimy cel sprzed oczu i zejdziemy z posterunku. Jeśli w Twoim życiu, siostro, kochana i bracie, było tak mocne doświadczenie, które z powodu którego przestałaś Panu służyć, proszę Cię w imieniu Pana Jezusa, wróć. Każdy z nas bez wyjątku jest potrzebny. Każdy. Każdy, kto jest na tym miejscu dzisiaj. I ci, których tu z różnych powodów nie ma, jesteśmy potrzebni Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż żniwo jest wielkie, ale robotników ciągle za mało. Bo ci robotnicy z powodów różnych, niektórzy gdzieś w kącie siedzą i płaczą z powodu cierni w swoim sercu, niektórzy tak zbici doświadczeniem, tą ulewą, która uderzyła na dom ich życia, również nie są w stanie sobie sami radzić. Ci, których ciągle zastrasza wróg, diabeł, których ciągle zniechęca, wołam was, wróćcie. W imieniu Jezusa, Pana naszego i Zbawiciela, oblubieńca naszego, wołam was, wróćcie. Wołam, nie siedźcie dalej w tym miejscu, to nie jest wasze przeznaczenie, to nie jest wasze powołanie, aby być strapionymi, zranionymi. To nie jest miejsce, w którym Bóg chce was widzieć. Bóg ma myśli dobre o was. On nie przestał o was dobrze myśleć.
Błagam was, wróćcie. Wróćcie na posterunek. Nie róbcie sobie żadnych przerw. Nie róbcie sobie żadnych wymówek. Dlatego, że On potrzebuje twoich rąk. On potrzebuje twoich ust. On potrzebuje twoich kolan zgiętych w geście modlitwy. On potrzebuje ciebie, droga siostro i drogi bracie. Zwróćmy swój wzrok na Niego. Zwróćmy swój wzrok w Jego kierunku, abyśmy mogli Go dostrzec, abyśmy mogli się Go na nowo uchwycić. Niech nikogo nie zabraknie na tych murach. Charles Spurgeon, kaznodzieja, który służył w Anglii, pastor kościoła baptystycznego, powiedział kiedyś takie ciekawe zdanie. Szatan nie kopie w martwego konia. Więc żyj w imieniu Jezusa. Amen.